Myślę, że większość tu zebranych pamięta ten tragiczny dzień, wtedy wypadała sobota, kiedy dowiedzieliśmy się o katastrofie, jaka nastąpiła w Smoleńsku. Minęło 5 lat i można powiedzieć 1 tydzień od dnia, kiedy cały świat się zatrzymał, kiedy umarł wielki Polak Jan Paweł II. I po 5 latach, tak jak mówię, tygodniu, można powiedzieć, że zatrzymał się świat w Polsce tą tragiczną informacją. Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże ty możesz mówić, wolni będziecie? Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie mnie zabić. Trzygodni pracownicy konsulatu generalnego we Lwowie, trzygodny panie Emilu, przedstawicielu wspólnoty polskiej, harcerze, kochani bracia i siostry, niech Pan obdarzy nas pokojem. Chociaż minęło już 9 lat, ale nadal to tragiczne wydarzenie, którego większość z nas właściwie była świadkiem, bo działo się to, każdy z nas był gdzieś na pewno czymś zajęty w sobotni poranek. Na pewno było to wydarzenie czy informacja, która nas wszystkich nie tyle zaskoczyła, ile prowadziła wielki smutek i zadumę. I ten smutek i ta zadumą chyba trwa po dzień dzisiejszy. Owszem, jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie, katolicy, wierzymy w zmartwychwstanie. I teraz, szczególnie w czasie tego Wielkiego Postu, się do tego zmartwychwstania Pańskiego przygotowujemy. Ale na pewno jest wiele pytań, które są dla nas ciągle otwarte. Dlaczego tyle osób musiało zginąć? Dlaczego właśnie tam zginęli? Dlaczego po dziś dzień ta tragedia nie jest wyjaśniona? Dlaczego tyle pytań, które dzisiaj jeszcze zostały bez odpowiedzi, nadal na nie odpowiedzi nie mamy? Nie wiem, czy kiedykolwiek ją otrzymamy. Bracia i siostry, na pewno ta historia i to wydarzenie jest dzisiaj dla nas bardziej jasne w kontekście dzisiejszego słowa. To, co słyszeliśmy w pierwszym czytaniu z księgi proroka Daniela. Ten fragment, który mówi nam o tym prześladowaniu Szadraka, Meszaka i Abednego. Tych trzech młodzieńców, którzy mieli tak wielką wiarę i odwagę, byli wierni Bogu, że postanowili przeciwstawić się wszelkim rozporządzeniom Nabuchodonozora, władcy ówczesnego, który zmuszał wszystkich, aby się kłaniali bożkowi ulanemu ze złota. Tych trzech młodzieńców nie bało się stać w prawdzie, nawet jeśli za tą prawdę mieliby stracić życie. Ten piec ognisty, o którym dzisiaj mówi nam Księga Daniela, jest dla nas dzisiaj może jeszcze bardziej takim wymownym. Ten samolot, który spada, te wszystkie ofiary, które giną w tym samolocie. Możemy dzisiaj powiedzieć odważnie, że to są ludzie, którzy zostali umęczeni, męczennicy za prawdę. Dlaczego tam zginęli? Udali się, aby stanąć w prawdzie, aby stanąć w miejscu, w którym zostało zamordowane tak wiele niewinnych ludzi. To jest bowiem ciało moje, które za was zostało wydane.